chciał dostać tą cewkę, najlepiej to ją rozłożyć na części, złożyć, żeby ona działała, ale coś wiedzieć, w tym jest. Ja myślę, że nadal by się przydało, to żeby taka zasada świadomość istniała. Po prostu tego, jak maszyna tatuuje, jak maszyna pracuje, co to jest skok, co to jest miękkie, co to jest twarde, co to jest... jakie techniki pracy są możliwe. No, a z takich maszyn, które powiedzmy już się mogą nadać do tatuowania i ja tu naprawdę polecam każdemu tatuażyście, który jest początkujący, a też przy okazji się spotkaliśmy, żeby pogadać o Kwadronie, no to Equalizer Spike, nie? To jest maszyna, która jest totalnie prostym direct drive'em. No właśnie, dlaczego by się polecił? I ma nastawny skok, można tam sobie przestawić tą długość skoku, poczuć, co to zmienia w pracy, nie? Nawet na takiej sztucznej skórze, czy na pomarańczy, która zupełnie nie odda tego, jak się zachowa prawdziwa skóra. Można poczuć tą różnicę, że jak się zrobi większy skok, to koło zamachowe jest większe, ta maszyna będzie bardziej drgała i będzie czuć, że ona ma więcej mocy, jak jest skok bardzo mały, że ona jest delikatniejsza, że tej mocy uderzenia jest mniej, no i to daje już jakąś świadomość tego, co później można na skórze osiągnąć i jaki tryb pracy tej maszyny już później wybranej przez nas do tego typu pracy, jaki chcemy wykonywać, do swoich preferencji, czyli tego, co lubimy, co czujemy pod ręką, się sprawdzi, nie? To jest na pewno długa droga, żeby znaleźć swoją ulubioną maszynę, no, swoje ulubione zestawy jakby do pracy. Jestem zwolennikiem tego, żeby je minimalizować i żeby ten warsztat był jak najbardziej ograniczony, no ale od czegoś trzeba zacząć i na pewno to się sprawdza, żeby ćwiczyć i właśnie poznać te różne ustawienia, jakie może dać różny typ maszyny. Pracujesz też na naszych kartridżach, więc rozumiem, że z uwagi na to, że pracujesz, je również poleciłbyś osobom początkującym, jak i oczywiście bardzo zaawansowanym. Co w takim razie wyróżnia te kartridże na tle pozostałych? Co lubisz w nich i które są twoje ulubione? Ja od czasu, kiedy pracowałem na cewkach, uwielbiałem kwadronowe turbolinery do konturu, bo po prostu mi podchodziły, nie? To jest taka igła, która jest raczej przeznaczona do grubszych konturów i konfiguracja jakby tych pojedynczych szpilek zawsze mi świetnie pasowała do tego, żeby pracować z tym konturem i nie musiałem wtedy brać zwykłego linera i go rozgrzewać. Ci, którzy pracowali cewkami, wiedzą, o co chodzi. Młodych tatuażystów zapraszam po porady, jak rozgrzać igłę. Pamiętajcie. Ale tak było, że można było sobie zmienić tą konfigurację igły, podgrzewając lód zapalniczką. Wielu oldschoolowców to robiło. No a turboliner mi tak podpasował, że nie trzeba było już tego robić, więc po prostu sobie odpowiednią konfigurację ustawiałem. No i to samo się przeniosło na kartridże, nie? Że turbolinery to są zupełnie wyjątkowe rzeczy, których używam zawsze. No i lubię Kwadron za duże zestawy, nie? Za szerokość po prostu wachlarza, konfiguracji igieł, jakie można kupić i to, że nie muszę się zastanawiać, czy nie ma teraz braków w magazynie, czy ja dostanę takie igły jak chcę. Zawsze jest naprawdę szeroki wybór, a poza tym są świetne jakościowo. To stal jest fajna, membrana jest stabilna. Nie mam zaskoczenia, że kupiłem jedną paczkę i była miękka i mi się fajnie pracowało, a następną partię jest inna. Także ten system sprawdzania produktu muszą mieć dopracowane. No i jakość szpilek jest fajna, nie? Że to nie kaleczy skóry, nie rozrywa. Szczególnie duże zestawy mi się podobają. No i super, tak jak wspomniałam, pracują na nich tak zaawansowani artyści jak ty, ale również i ci młodzi. Natomiast ważny jest ten moment, w którym usłyszy się o tej marce i usłyszy się o tych produktach. Kiedy ty usłyszałeś o marce Kwadron? No wiesz, ja jestem od początku tatuowania swojego, mieszkam w Warszawie i wtedy mieszkałem bardzo blisko sklepu Kwadrona, więc jakby wspominaliśmy nawet ostatnio z którąś dziewczyn, która pracowała w tym sklepie, że pamięta mnie i paru innych zresztą tatuażystów takich, którzy teraz świetnie sobie dają radę z momentu, kiedy przychodziliśmy kupić, wiesz, dwie igły, nie? Bo pojutrze miałem tatuaż i wiedziałem, że będę używał tego i tego. I no miałem na tyle blisko, że po prostu szedłem kupić dwie igły i no i stąd ten Kwadron. No to jest szeroko znana marka. Tutaj nikt chyba, kto się zaczyna interesować tatuażem, nie ma problemu z tym, żeby napotkać tą nazwę gdzieś tam przy okazji konwencji czy przy okazji jakiegokolwiek artykułu związanego z tatuażem. Zrobienie tatuażu na dobrym sprzęcie to jedno i wykonanie tego tatuażu super i w momencie, w którym go zakończysz, widzisz, że to jest świetna praca, ale bardzo ważne jest również to, jak się goi taki tatuaż. Na co zwracasz uwagę tuż po zakończeniu tatuażu, żeby ten klient miał gdzieś tam trochę łatwiejsze podejście do tego gojenia, no i żebyś ty również czuł się spokojniejszy, że ta praca rzeczywiście będzie się goić w odpowiedni sposób. Second Skin, nie? To jest coś, co daje taką łatwość i komfort w tym najbardziej newralgicznym czasie, czyli tuż po zrobieniu. Ja mam sporo klientów, którzy przyjeżdżają do mnie z innych miast czy z zagranicy i jeżeli tego samego dnia czy następnego dnia rano po sesji wsiadają w pociąg czy w samolot i czasem jadą albo lecą naprawdę daleko, najłatwiej jest zakleić tatuaż Second Skinem, bo mam pewność, że on zostanie czysty, że nie będzie przemywany w jakichś przypadkowych warunkach. To jest dobra metoda. Nie? Najważniejsze jest mycie i dobra higiena. Oczywiście, oczywiście, że tak, ale tak. Gdzieś zapomina się o tym procesie, w którym skończysz tatuować. Sporo ułatwia, nie? Także mam wtedy kontrolę nad tym, że to ja skończyłem ten tatuaż, to ja go zamknąłem, to ja go opatrzyłem i on na najbliższe kilka dni jest bezpieczny na ten czas, kiedy właśnie skóra jest otwarta i kiedy można najłatwiej go zabrudzić, czy właśnie nie domyć go tak, jak powinien być domyty. Jasne. I więc który polecasz? No oczywiście inni stary. Już w całym twoim studiu. Tak, gadaliśmy o tym i to jest jednogłośny wybór. Wszyscy używają. No, jest cieniutki, po tym jak zostanie już nałożony na skórę, fajnie się z niego korzysta, można go dociąć do odpowiedniej wielkości, łatwo się odkleja, jakby nigdy z nim nie było jakichś takich niekomfortowych sytuacji, jeśli chodzi o użycie po prostu. Jasne. No, więc tu tak, całe studio jest zgodne. A ile masz tatuatorów w studiu? W tej chwili jest 6 osób. No to już jak 6 osób poleca, to całkiem sporo. Tak, to jest duża grupa badawcza. Tak. Już rozmawialiśmy wcześniej, że miałam dużo wspólnego z socjologią, bo studiowałam socjologię, więc ta grupa badawcza oczywiście od razu mnie zainteresowała. Tak. Jednak 6 osób na 6 to jest całkiem spory, tak, dobry wynik. Tak. No to super, to w takim razie już wiemy, jak, na co zwrócić uwagę podczas tatuowania, na co zwrócić uwagę po tatuowaniu. A jak ty podchodzisz do sesji, które wykonujesz? Czy jest coś, co jest wyjątkowo dla ciebie ważne, że musisz to zrobić przed sesją, bo inaczej możesz się czuć niekomfortowo podczas całego dnia? Nie, muszę być przygotowany, jeśli chodzi o projekt. Muszę wiedzieć, co robię. A jak już jesteś przygotowany dzień wcześniej, czy tego samego dnia jednak mimo wszystko dociągasz różne rzeczy? Nie, ja robię duże rzeczy, więc staram się narysować projekt sporo wcześniej. Czyli tak jak mój klient zjawia się na pierwszą sesję, zazwyczaj nie ma w ogóle wglądu w to, co będzie przedstawione na projekcie, i natomiast dostaję go jako wizualizację w takiej formie, która na 90% zostanie przełożona na skórę. No wiadomo, czasem coś wyniknie pomiędzy tym pokazaniem projektu a samym wykonaniem, że lekko zmienimy formę. Mhm. A często albo tak ktoś bywa? Nie przysłał zdjęcia i się okazuje, że jest większy albo bardziej szczupły niż założyłeś, ma dłuższe kończyny, to wtedy lekko trzeba przerobić, przeorganizować jakby proporcje, ale to jest dla mnie kluczowe, że ja jestem przygotowany, ja wiem, co będę robił. To mi też przyspiesza pracę, później nie siedzę z klientem rysując cały rękaw. Mhm. Ja nie korzystam z rzeczy z sieci. Nie? Oczywiście tradycyjne paterny czy tradycyjne rzeczy takie, które są gdzieś tam w kanonie, to jest coś, z czego wszyscy korzystają, natomiast każda mandala czy każdy taki bardziej zaawansowany ornament nie jest wzięty z książki. Ja mam parę książek z ornamentami, bo lubię ludzi, którzy je narysowali, natomiast ja wszystko rysuję customowo, każda rzecz jest odrębna. A inspiracje, no właśnie, gadaliśmy wcześniej też o tym, że wolny czas, inspiracje, to jest wszystko, co nas otacza, nie? Że czasem, nie wiem, idę sobie w piękny, słoneczny dzień i jakiś element architektoniczny rzuca fajny cień na budynek, który łamie się pod odpowiednim kątem. No on już mi coś potrafi rozświetlić, na przykład jeśli chodzi o tatuaż, o którym już myślę, bo wiem, że mam go za 3 tygodnie i już zaczynam kombinować, jak go zaprojektować. Nie? To są takie rzeczy, które najbardziej mnie cieszą, jeżeli znajduję inspirację właśnie w ten sposób. No i stąd właśnie myślę, warto czerpać inspirację z tego świata pozatatuażowego, nie? Bo zawsze jak czerpałem inspirację z jakichś ornamentów, które już są gotowe, narysowane przez kogoś, to czułem takie wrażenie, że czy ja nie kopiuję, czy to nie jest za bardzo podobne. Nie czułeś, żeby to było twoje. Oczywiście no, ludzie pokazują mi pracę też innych tatuażystów po to, żeby pokazać, co mi się podoba. Jasne. Ale te inspiracje są właśnie z natury, z roślin, ze zwierząt, z kształtów, różnych form, które można spotkać po prostu wokół nas, ale to ze sztuki, nie? Malarstwo nowoczesne jest świetne, czy rzeźba, i tam można znaleźć szereg inspiracji jako takich zupełnie, wydawałoby się, nie do wykorzystania w tatuażu i można je przerabiać na różne sposoby. Czy są jakieś nazwiska w świecie tatuażu, które mocno zainspirowały Cię do Twojej pracy, które coś zmieniły być może w niej, albo po prostu na których w jakiś tam sposób się gdzieś tam wzorowałeś? Tak, jest parę takich osób, które gdzieś tam na początku mocno obserwowałem, mocno utkwiły i też w późniejszym czasie pojawiało się masa takich tatuatorów, które patrzyłem na to, co robią i mi szczena opadała, nie? Po prostu. Niemcy są bardzo mocne, jeśli chodzi o mój styl, jeśli chodzi o geometrię, taką ornamenty, może bardziej blackwork nawet. Kiedyś bardzo chciałem pojechać, zobaczyć, jak Gerhard Wiesbeck pracuje w Bluton Tyson, czyli takie studio, chyba w zeszłym roku miało 20-lecie i to było niesamowite, bo jak tam wszedłem pierwszy raz i już nagle spod. Pierwszy raz ich odwiedziłem, zapytać po prostu, czy mogę przyjechać i jak już przyjechałem do pracy, to w studiu, które ma 3 takie sale ułożone jedna za drugą, pracowało 6 osób i ja wchodziłem do każdego kolejnego pomieszczenia i kopara była już coraz bliżej ziemi, nie? Bo 6 osób robiła wielkowymiarowe geometrie zahaczające o blackwork, to rzeczywiście dla Ciebie jak marzenie, żeby tam się znaleźć. To było niesamowite, nie? Rzeczywiście Zotl, z którym też później pracowałem w Berlinie, to był taki koleżka, którego prace bardzo mi się podobały, jeśli chodzi o kompozycję, bardzo podobnie myślimy o tatuażu, udało mi się do niego pojechać, poznać, tatuować. Nie są takie duże nazwiska, nie? O które się nie nie otarłem, powiedzmy, jakby tak personalnie, chociaż na przykład Nisako, Japończyk, bardzo blisko było, bo zdarzyło mi się pojechać do Japonii na 5 tygodni i też tam tatuować i prawie go poznałem, mało brakowało, nie pamiętam jak się złożyło, że się nie udało. No to jest taki gość, którego dużo ludzi obserwujących blackwork, geometrię, ornament zna. Kenia Alaki, Stefan Holbex, jakoś tak się goś nazywa. To są fajne nazwiska. Stany są pełne świetnych tatuażystów. Gdzie byś jeszcze chciał pojechać w takim razie? Do jakiego kraju? Żeby podpatrzeć trochę jeszcze pracę innych ludzi. Stany, Australia. To są takie rejony, gdzie mnie ciągnie. No, stany są ogromne, tam rynek jest tak rozbudowany, jeśli chodzi o tatuaże, jeśli chodzi o możliwości. Miałem plan, żeby tam pojechać w tym roku i były już podejścia do tego, ale bardzo dużo się dzieje w moim studiu. Były różne roszady, rozbudowa. Poza tym moje prywatne życie też mnie mocno pochłania, jak wiadomo. Wiadomo, gratuluję jeszcze raz. Aha, tak, bo jestem świeżo upieczonym mężem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu. No tam kwestie wizowe, legalności pracy mnie trochę odsunęły to w czasie. Chciałbym tam pojechać rzeczywiście, popracować na legalu i nie martwić się, że mnie jakaś tam służby zgarną i powiedzą, nie masz wjazdu po raz drugi, nie? Australia też świetny kontynent, pełny fajnego neotradu, pełny fajnego tradu, ale są tam też geometrycy. Mam namierzonego świetnego geometryka w Kostaryce. Okej. Okay. To jest piękny kierunek, bo wspaniała natura i ekstra klimat karaibski. No i jeszcze można jak odpocząć. Tak, tak. No może jakaś Nowa Zelandia. No, widzisz, bardzo dużo bym chciał jeszcze objechać. Masz kilka kierunków do zwiedzenia. No, na pewno. Fantastycznie. To w takim razie tego Ci życzę, żebyś mógł dalej podróżować, poznawać nowe kultury, nowych tatuatorów, podpatrywać jak pracują i czerpać jak najwięcej z takich przygód. Dzięki wielkie. Dzięki. Oczywiście tylko i wyłącznie progresu i żeby rzeczywiście wszystko szło po Twojej myśli, żeby Twoja ekipa dalej była taka zgrana, jak jest i żeby miło Wam się pracowało. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, za tą rozmowę i do zobaczenia za tydzień.